Przyjaciel Elma, Alex, zna mnóstwo rzeczy, które można robić ze śniegiem. Opowiedział o tym wszystkim Elmo. Obudziłem się rano i zobaczyłem śnieg. Zima jest wspaniała, kiedy pada śnieg. Wszystko było pokryte śniegiem. Mama pomogła mi włożyć ocieplany kombinezon, bo było zimno. Zapiąłem moje ciepłe buty i wyszliśmy z domu. Na śniegu można robić wiele rzeczy. Zostawiamy ślady na śniegu. Zwierzęta też zostawiają ślady. Zrobiłem gwiazdę na śniegu. Śnieg był zimny. Potem razem z mamą ulepiliśmy bałwana. Miał nawet nos. Rzucaliśmy się śnieżkami. Było wesoło. A później poszliśmy na sanki. Włożyłem kask i zjeżdżałem z górki bardzo szybko. Daleko nie odjechałem, ale spróbowałem jeszcze raz. I znowu. I znowu. Sanki są wspaniałe. Tak. Pod koniec popołudnia byłem już zmęczony, więc wróciliśmy do domu. Mama zrobiła gorącą czekoladę. Uwielbiam czekoladę. I uwielbiam śnieg. Elmo też uwielbia śnieg. Dziękuję, Alex. Ale Elmo chce wiedzieć jeszcze więcej. A wy? Kto nam o tym opowie? Telewizorku. O tak, 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 tak. Możemy obejrzeć kanał o pogodzie. Włącz się, telewizorku. Dziękuję. Kanał o pogodzie. Zawieje go do twojego domu. A teraz program Pogodynka i cztery pory roku. Witajcie. Jestem Pogodynka, a to mój pies Słonecznik. Oboje lubimy pogodę. Każdą. On jest nie tylko wiernym przyjacielem. Ha! Uwielbia też pory roku. Wszystkie cztery. Weźmy lato. Pogoda jest piękna. Świeci słońce. Ha! Czasem jest tak gorąco, że masz ochotę tylko na pływanie. Pies potrafi umilić gorący dzień. Ha! Po lecie przychodzi jesień. Robi się chłodno i wiecznie. Liście stają się bajecznie kolorowe, a potem spadają z drzew. Hej! Często zbieramy te kolorowe liście. Słonecznik to lubi. Ha! Robi się coraz chłodniej i przychodzi zima. Czasem pada śnieg. Prawda, Słoneczniku? Robi się coraz cieplej i śnieg topnieje. To wiosna. Nie za ciepło, nie za zimno. Tylko trochę mokro. Pada, żeby roślinki mogły wyrosnąć. Czasem leje tak mocno, że nawet Pogodynka musi się schronić. Tak, ty też, Słoneczniku. Uwielbiam każdą pogodę. Ha! Pogoda jest latem, jesienią, zimą i wiosną. Mój pies też ją lubi. Oczywiście. Za chwilę w naszym kanale bałwan na cztery pory roku. Łapcie go, zanim się roztopi. A, dzięki, telewizorku. Ha, Elmo chce się dowiedzieć jeszcze więcej o pogodzie, a wy? Kto nam opowie jeszcze więcej? Ha, kto to może być? Chcesz porozmawiać z tornado? Kto to jest? Kto to jest? Jestem wirem z silnego wiatru. Elmo już zauważył. Tornado za bardzo wieje. Tornado musi już iść. Idź. Idź już, tornado!
możesz się bawić, kiedy jestem w pobliżu. O, tornado nie żartuje. Ale oprócz tego możesz się bawić przy każdej pogodzie. A naprawdę? Jasne, możesz nawet uprawiać sport. Jaki sport? To zależy od pogody. Jeśli dzień jest wieczny, możesz potrenować windsurfing. O, patrzcie, Dorotka wyobraża sobie Elmę, jak surfuje. Kiedy pada śnieg, możesz pojeździć na nartach. Dzięki, Tornado. Nie ma za co. Pobawimy się jeszcze kiedyś? Dobrze, pa, pa. Elmo kocha pogodę i Dorotka także. Dlatego Dorotka chce zaśpiewać piosenkę o pogodzie. Zaczynamy. Lato, jesień, zima, wiosna, oto cały roczek. Wszyscy razem! Lato, jesień, zima, wiosna, oto cały roczek. Lato, jesień, zima, wiosna, oto cały roczek. Lato, jesień, zima, wiosna, oto cały roczek. Pożegnaj się, Dorotko. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini-Mini Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Olga Krysiak. Dźwięki montaż Grzegorz Ciński. Kierownik produkcji Anna Kuszewska. Udział wzięli Elmo Tomasz Bednarek, Liczy Hrabia Jarosław Domin, Oskar Bartosz Zaborowski, narratorka Anna Apostolakis i inni.